Zapraszam Cię na stronę PirateSwap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym KROXXI otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam serdecznie, meldujemy się na CaseHugu. Oczywiście przypominam o konkursie dla osób płacących z kodem KROXXI. 15 zł wpłacasz i możesz do takiego giveawaya sobie dołączyć. Link oczywiście w przypiętym komentarzu, bądź na skinsforfree.pl. Takie dwa skinki oczywiście dla Was do wygrania, a my oczywiście sprzedajemy sobie skiny z jakiegoś ostatniego filmu i mamy dzięki temu tutaj sporą sumkę na otwieranie. Oczywiście przypomnę Ci, że jak z kodem KROXXI wpłacasz, jak oczywiście osobą pełnoletnim jesteś, no to tak jak wspomniałem, możesz wygrać tego skina, ale jak kodu użyjesz, no to również możesz wygrać skina na filmie. Jak chcesz oczywiście wygrać, no to sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz, na Discorda dołącz, no i właśnie kodziku KROXXI użyj. Jak chcesz sobie oczywiście doładować konto, to klikasz tutaj magiczny zielony plusik, no i oczywiście tutaj dajmy na to, gdybyś chciał sobie blikiem załadować, no to wpisujesz sobie kodzik KROXXI przez Wajs, 10% więcej do każdej wpłaty i oczywiście dwie skrzynki na starca free. Co to są za bitwy? Przepraszam bardzo. Snurty, tutaj wjeżdża raz, wjeżdża dwa razy nawet, do tego Pidgeot, no już trochę odkleiło mnie za bardzo, już na początku. Te, kurczę, zawsze się łapie, że te skrzynki, kurczę, kosztują sporo, a ja lubię dużą ilość sobie tych skrzynek wrzucić, nie? I potem się łapię, że tak naprawdę robię te bitwy za połowę naszego budżetu. Ale zobaczmy, bitwa 2 na 2, pierwsze otwarcie, takie dosyć chyba 50-50 będzie. Bo tutaj, no tak naprawdę, te fajdy i ten gamma doppler, no każdy coś dostał tak naprawdę. 3600, okej, u mnie też nie ma tragedii. Że bitwa 2 na 2, rękawiczki dla mojego teammate'a 1500. No dobra, wygrywamy póki co, bardzo solidnie i skrzynia ostatnia za 560 zł, no i jeszcze tutaj kostka dla nas, kostka dla mojego przeciwnika i po 8 koła sobie wygraliśmy, więc bardzo fajnie, że tutaj udało nam się tymi skinami podzielić, dlatego mogę sobie to sprzedać. Oczywiście jak gramy na stronie, to nie dość, że możemy wbijać sobie level, za który potem możemy sobie skrzynki daily, codziennie otwierać za free, no to też oczywiście zwiększa nam się cashback, który oczywiście możemy sobie w dowolnym momencie wypłacić, klikając oczywiście tutaj. Ja sobie zbieram, tak, bo ostatnio jakiś czas temu 5 koła odebrałem sobie, więc teraz czekam, aż po prostu nadarzy się, że tak powiem, fajna okazja, żeby sobie wyjąć jakąś większą sumę i wtedy to po prostu zrobię. 2400, Vulkan dla mojego przeciwnika, kolejna skrzynia Golden Dragon, Wajsy Pan, no one 2600, no już się tak nieciekawie robi. Ostatnia skrzynia na Lucky Habar, no to jest ponad 1000, a nawet 6000, no powiem tak, no. Auga w takim stanie, tego Lucky Habary, no to nie widziałem naprawdę bardzo, ale to bardzo dawno. 14 koła, no powiem tak, no 2,5-krotnie udało nam się tutaj pomnożyć to, co oczywiście wrzuciliśmy, więc fantastycznie. Naprawdę idzie nam bardzo dobrze na dzisiejszym odcinku. Była taka passa, że naprawdę, no przegrywaliśmy wszystko jak leci, tak? Ale dzisiaj czuję naprawdę, że jest fajny gameplay, możemy sobie fajnie tutaj pograć, dlatego zaryzykuję bitwę na 3 osoby, na takie skrzynki. I niech będzie to bitwa normalna. I zróbmy coś takiego, rzucamy pan. I zobaczmy, skrzynia in love na pierwszy ogień, no niestety tutaj bajonet 1700 dla mojego przeciwnika. I zobaczmy, bo jeszcze 3 skrzynki przed nami, a w 3 skrzynkach dużo się jeszcze może zmienić, więc zobaczmy. Skrzynia in love, tu jest się sztuki 2. I co, tylko ja nic nie dostałem tak naprawdę ciekawego, nic dosłownie. No dobra, zobaczmy, ostatnia skrzynia. Co miałem, stary, no patrz, ale tak zastanawiałem się, bo mówię takie, no może Undertok, stary, może Undertok, no tak, no. I klasycznie, że tak powiem, zostałem przy swoim i no właśnie, no profit, który nam się zrobić, no zaraz będzie chyba powoli zanikał. Jeżeli teraz tej bitwy wygrać nam się nie uda, dlatego no wierzę tak naprawdę, stary, no na poważnie, tak, bo 4 skrzynki CaseHug jest to aktualnie najdroższa skrzynia na stronie, więc mam nadzieję, że ten normalny tryb odda i odda dużo. Zobaczmy. 4 skrzynki CaseHug, koszt bitwy prawie 10 koła. Otwarcie numer 1 i jest źle. Jest bardzo źle. 1500 zł straty. Niestety do noża mojego przeciwnika. A Karengen, dobry stan chyba. Filtestet jakiś chyba, co? 3000. No okej. Tutaj sztylet to będzie też 2,5 chyba nawet. 1500, no okej. I przewaga w tym momencie jakoś stówki. Ostatnia skrzynia i to chyba moje jest, co? Tak mi się wydaje. Jest to moje, stary! No i 12 koła. Okej. Na taki powrót liczyłem. I dzięki temu No 20 koła niecałe mamy, tak? No ja bym zrobił tak, no jakoś nie mogę widza tutaj zostawić, żeby tak, wiesz, no. No coś krótko, nie? No to jeszcze tutaj niech się zamelduje. Skrzynia Nitra, jest to bitwa na 10 000 złotych, stary. W sensie, no 10 000 wartość skrzynek, tak? Jeszcze tutaj jakiś level up, więc zajebiście. No ale zobaczmy tutaj, co się wydarzy, bo to jest najważniejsze, żeby tą bitwę wygrać i no dostać bardzo ładne skiny. 786 zł. No, taka nawajka, trochę wstyd z taką biegać, co? O, to kosztuje dużo! 2900 aż! To jest do kontraktu jakiegoś, to nie wiem na co, chyba na AWP Desert Hydra, ale nie jestem pewien, ale ważne, że kosztuje dużo, tak? 2600 rękawice, 4 koła u niego, no u mnie... No i powiem tak, no, tym sposobem chyba tutaj strata się szykuje, 400 strat, ostatnia skrzynia, proszę, nie wierzę, ty, XD, no powiem tak, dobra. Trochę się chyba przedłuży ten odcinek, odbieramy nagrodę, którą nam się zdać za ten level, 5000, stary, no zobacz jakie to są kwoty na tak dużym levelu, nie? Ale no to też nie jest tak hop-siu wbić taki level, nie? Bo zobaczcie, że maksymalnie jest tutaj Immortal, no już jestem naprawdę bardzo blisko, nie? Trochę tych leveli udało mi się wbić, trochę musiałem wydać na te skrzynki, więc no to nie jest tak, że od razu tutaj takie levele będziemy mogli sobie zdobywać. No ale właśnie, no mam nadzieję, że kiedyś uda mi się do tej najdroższej skrzynki tutaj daily dotrwać, bo to daje naprawdę fajny zarobek. Jak otwieram sobie oczywiście codziennie to daily, no to patrz, tutaj 400 wpada, weźmiemy sobie jeszcze tą skrzynkę, dajmy na to dla przykładu, tutaj wpada, no powiedzmy 100, więc tak to się kręci codziennie, nie? Coś tam można sobie odebrać, a ja tutaj, no tworzę bitwę, że tak powiem, no ostatnią, tak, nie zostawię widza z przegraną bitwą, no tak po prostu być nie może. Skrzynia Snurti, 2 sztuki, do tego Counter Snut, coś tej skrzynce najbardziej, znaczy najmniej ufam, tak. Nie wiem czemu, ale mam takie wrażenie, że no, najmniej jej ufam po prostu, tak? Dobra, możemy coś jeszcze za 5 zapodać, no to nie będą to po prostu 2 skrzynki CaseHug, 15 000, no powiem tak, to jest bitwa mocna, którą jeżeli przegramy, nie chcę nawet myśleć, tak? Ale bardzo kolorowo, tutaj, że tak powiem, skrzyneczki, snurti, counter snut, no tutaj jakiś fioletowy, jakiś czerwony, no ale te 3 świnie na końcu, no to jest coś, od czego nie, ja już widzę co cięcie, stary. To będzie ciężkie bardzo do skombekowania. No jeżeli mój przeciwnik już w pierwszej skrzyni za 1800 trafia AWP Fate, ciekawe, to też jest 3 koła, AMK Blue Fosfor, coś tam nadrabiam, 1700 straty, jeżeli tutaj te skrzynki, powiem tak, no jak byłem tak pesymistycznie nastawiony, jak poleciała ta, co to jest? To jest grafit, ja myślę, że to jakaś meduza jest czy coś. No powiem tak, jest źle, trzeba sobie powiedzieć, 2900, 2200, przepraszam, nie 2900, no ale 2 koła straty to jest, nie, 7 koła straty, ostatnie, mamy to, ja pierdolę, mamy to, wygraliśmy!